Witajcie! Wczoraj upiekliśmy naszą nie do końca perfekcyjną bezę. Tak jak mówiłem, w filmie wczoraj 150 stopni, o wiele za dużo. Także jak gdzieś znajdziecie taki przepis, nie korzystajcie z niego. Bezę najlepiej wrzucić przy 120, skręcić do 90, maksymalnie 100 stopni i piec właściwie suszyć przez te 3 godziny. Wtedy wychodzi idealnie śnieżno-biała, jak możecie zobaczyć na zdjęciu. No wtedy jeszcze chciało mi się bawić i zrobiłem takie drobne, delikatne stożki z rękawa cukierniczego, ale spokojnie można ją rozsmarować, zrobić pierw walec taki, potem łyżką pozaciągać do góry, tak żeby ten środek był trochę mniejszy. Idealnie nam się zmieści tam bita śmietana i owoce. My tak nie zrobiliśmy tym razem, mamy taki jeden wielki placek, ale i tak w smaku będzie wyśmienite. Także przy tym cieście bardzo się sprawdzają lekko cierpkie, kwaskowate owoce, właśnie jagody, maliny. Dobre są też truskawki. Nie wiem, czy zauważyliście na wielu zdjęciach tego typu ciast. Jak są truskawki, to są albo z ogonkami, albo są dorzucone listki mięty. No bo ta czerwień pięknie się z tą soczystą zielenią komponuje, no ale komponuje się pięknie na zdjęciach. Natomiast truskawki z ogonkami przy jedzeniu są nieco upierdliwe. Mięta też jakoś tak. Tak sobie to widzę z truskawkami, także idealnie jest maliny, jagody, jak truskawki, to oczywiście szypukujemy i mamy piękne ciasto, jak to. A teraz, jak to mówią górole, B, D, J. Wszyscy będziemy jedni. Na razie to tyle, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.